Kamil Umiński, witam wszystkich na piątym Pucharze Polski brazylijskiego jiu-jitsu Nogi. Na tej imprezie ja mam przyjemność być sędzią głównym. Impreza spotkała się z dosyć dużą frekwencją, ponad 750 zawodników. Poziom bardzo wyrównany i z każdą imprezą Nogi w Polsce widzimy, że ten poziom się podnosi. Ja bardzo chciałbym Was zaprosić do rywalizacji i obserwowania środowiska grapplerskiego w Polsce. Witam, Mateusz Wyski z tej strony. Jesteśmy dzisiaj na piątym Pucharze Polski Nogi Jiu-Jitsu 2015 rok. Zawody się po raz kolejny cieszą wysoką frekwencją. Mamy teraz w tej chwili 737 dokładnie zawodników. Z całej Polski również zaczynają do nas zjeżdżać ludzie z zagranicy, z Czech, z Niemiec, ze Słowacji, z Ukrainy. Także jest to w chwili obecnej w brazylijskim jiu-jitsu trzecia impreza pod względem wielkości w naszym kraju. Obracaj się w niego! Witam wszystkich. Jesteśmy właśnie na piątym Pucharze Polski Nogi w Luboniu. Ankos reprezentuje bardzo mocna trzyosobowa ekipa. Pierwszy medal, który zdobyliśmy, to zdobył Koral w kategorii 93 kg po bardzo trzech wyrównanych i ciętych pojedynkach. Minimalnie w ostatniej walce musiał uznać wyższość rywala i ostatecznie zajął trzecie miejsce. Drugim naszym reprezentantem jest Skiba w kategorii 85 kg purpury, który idzie jak burza. Jest już po jednej walce i właśnie za minutkę wychodzi do drugiej walki. Jest to walka o wejście do finału. I trzecim naszym reprezentantem jest Dziunia, który walczy też również w kategorii 85 kg, tylko niebieskie pasy. I on czeka jeszcze na rozpoczęcie swojej kategorii. To jest na tyle z Pucharu Polski, a my widzimy się już niedługo na KSW Road to Wembley w Londynie. Bądźcie tam!